podsumowaliśmy dzisiaj kolejną edycję kampanii Pola Nadziei. No, cieszy mnie to, że mamy kolejny wzrost, czyli ilość uczestników nam rośnie. Jeżeli chodzi o kwotę finansową, no nie była może rekordowa, ale była stabilna, czyli od kilku lat mamy ją na tym samym poziomie, a to jest ważne, bo stabilizacja w tych czasach, no to jest sukces. Ogólną sumę poznamy tak naprawdę jeszcze za jakiś czas, bo jeszcze cały czas spływają do nas przelewy. Natomiast w tej chwili możemy powiedzieć, że mamy około 202 tysięcy złotych zebranych. Znaczy, cieszy mnie to, że dużo przedszkoli włącza się w tą akcję, bo to znaczy, że potem te maluchy w przyszłości będą takimi pełnowartościowymi wolontariuszami. Oni być może teraz tego nie rozumieją, ale to jest bardzo ważne, żeby pomagać. Oni się w tej chwili uczą pomagać. Inaczej, wiedzą, że trzeba komuś pomagać. I to jest bardzo ważne. To zaprocentuje w następnych latach. No ci tacy świadomi starsi, no wiadomo, bez nich fundacja by nie istniała, bo tak naprawdę to ich praca, ich pomysły są przekładane na pieniądze. Te pieniądze trafiają do nas i my możemy już w ten taki rzeczywisty sposób pomagać, świadcząc tą opiekę medyczną i pozamedyczną. Ogólna suma wolontariuszy biorących udział w kampanii sięga około 1000, tak? Natomiast na stałe jest ich około 200. Pomoc wolontariuszy jest przede wszystkim główna ich pomoc to jest w zbiórce, tak? Czyli zbieramy fundusze na działalność fundacji. Natomiast w szkołach wolontariusze, tak, działają też inaczej, bo organizują kiermasze, robią papierowe żonkile, które my możemy później rozdawać podczas kwesty. Także wszystkie te działania tak naprawdę zaliczamy do wolontariatu. Organizujemy mnóstwo akcji charytatywnych. Między innymi zorganizowaliśmy, tak zaczęliśmy tak naprawdę, tak jak tu pani powiedziała, od posadzenia sadzonek. Potem organizowaliśmy kiermasze takim naszym, po raz pierwszy taki zorganizowaliśmy kiermasz pączkowy w tłusty czwartek. Pracownicy przedszkola, wszyscy dokładnie, w tym jeszcze i rodzice, i babcie, i dziadkowie piekli swoje domowe wypieki i w tłusty czwartek sprzedawaliśmy to za symboliczną złotówkę, kto ile chciał, przeznaczał. Oczywiście wszystkie pieniążki za te wypieki poszły na konto fundacji, zostały przelane. Potem jeszcze organizowaliśmy kiermasz wielkanocny, na którym sprzedawaliśmy też za kwotę dowolną sadzonki z żonkilami. Zbieraliśmy pieniądze, sadziliśmy żonkile. Odwiedzamy dzieci, na przykład w szpitalu chodzimy, pomagamy im, do świetlicy socjoterapeutycznej chodzimy i tam też pomagamy im odrabiać lekcje, do seniorów. Wiecie, co wam to daje? Satysfakcję i że takie chęci, że po prostu jesteśmy z siebie dumne, że pomagamy innym i cieszy nas to. W większości pieniądze przeznaczane są na bieżącą działalność hospicjum domowego, ale dużą ich część przeznaczymy również na nasz projekt wiodący, czyli hospicjum dla dzieci osieroconych z opieką wyręczającą. Jest to coś, co moim zdaniem w najbliższych latach będzie rzeczą nieodzowną, czyli opieka wyręczająca. To będzie miejsce, gdzie znajdą miłość, opiekę dzieci, które nie mają rodziców, ale również te dzieci, których na przykład rodzice zrzekli się nad nimi opieki z powodu nieuleczalnej choroby. To będą również nasi podopieczni, których rodzice są tak wyczerpani opieką, że muszą sami odpocząć. I to będzie właśnie taki duży, przyjazny dom, w którym się będziemy mogli zaopiekować naszymi podopiecznymi przez 24 godziny i stworzyć im taki dom zastępczy, a być może będzie to ich główny dom, bo również myślimy o tym, żeby mogli tam mieszkać ze swoją rodziną, czyli z mamą, z rodzeństwem.